2,2 metra, długość 2,19 km, torowisko, ścieżka piesza i ścieżka rowerowa, do tego zejście na stację peronów kolejowych i pełne wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Przed Wami odcinek o nowym sercu komunikacyjnym krakowskiego Podgórza. Zapraszam! Cześć. W ostatnich odcinkach rozgadałem się dość solidnie na tematy i tramwajowe, i kolejowe. No ale jeżeli znajduję się tuż właśnie, jak widzicie za mną, przy właśnie estakadzie w Płaszowie, no to ciężko byłoby, żeby nie opowiedzieć coś więcej na temat tej inwestycji, tak naprawdę tramwajowo-kolejowej, bo również poza estakadą za mną znajduje się przystanek w Kraków-Płaszów, więc trzeba byłoby o tym zrobić odcinek. No i jeżeli już jestem na miejscu, baterie jeszcze, zapas jakiś tam mam, dlatego zrealizujmy ten odcinek, opowiedzmy coś więcej. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli coś do dodania, to śmiało piszcie w komentarzach. Oczywiście lajkujcie ten film, jak Wam się podoba. Udostępniajcie go dalej. No i klikajcie oczywiście subskrypcję, dzwoneczek, żeby Wam się pojawiały nowe filmy. Ja mam na imię Janek. To jest kanał Janek Gada Ciekawostki, historie, podróże. A dzisiaj co nieco na temat właśnie tej komunikacyjnej, nowoczesnej okolicy w Krakowie. Znajdujemy się po stronie ulicy Wielickiej. Przy samym wjeździe na estakadę nie ma przystanków tramwajowych. Większość linii wjeżdża na tę estakadę kierując się od pętli w Nowym Bieżanowie oraz Kurdwanowie. Ostatnim przystankiem przed wjazdem jest kabel. Następnie tramwaj jedzie około 600 metrów i skręca. Zaledwie jeden numer linii tramwajowej, 11, jedzie od strony Starego Podgórza od przystanku Dworcowa i to właśnie nim wjeżdżamy w tym momencie na estakadę tramwajową. Chyba każdy z Was zgadnie, co to za skład, a jest to dość wyjątkowa sprawa, bo zazwyczaj jeździ po tej linii zupełnie inny tabor. Na górze mamy właśnie już zejście na perony stacji Kraków-Płaszów. Tymczasem schodzę sobie tu w dół, bo ja lubię takie czasem Wam pokazać rzeczy niezbyt piękne, ale pewnie ciekawe dla wielu osób. Jak widzicie, tutaj rury idą tędy. Wszystko zostało zablokowane. Jeśli ktoś wie właśnie, czy w tym miejscu kiedyś znajdowało się przejście dla pieszych, no to niech da znać, bo zdaje mi się, że te rury są całkowicie nowe, położone w tym miejscu. Przy okazji możemy zauważyć, że właśnie ten teren, który znajduje się tuż pod estakadą, dla wielu samochodów służy jako parking, gdzie mogą się zatrzymać tutaj pewnie okoliczni mieszkańcy. I zresztą to też pobudza bardzo okolice, jeżeli chodzi o kwestie zamieszkania, dlatego że no dostali bardzo szybki dostęp do centrum miasta, bo przecież tutaj co chwilę tramwaje przejeżdżają po tej estakadzie, pod którą się znajduje. Nie, zobaczmy sobie, tak żebyście wiedzieli, że na pewno tak jest. I co, my za chwilkę pójdziemy tutaj w górę schodami, które Wam przed chwilą pewnie pokazywałem. Akurat tutaj fajnie, że zrobiono również z tej strony schody. Tymczasem coś tam się dzieje na stacji Kraków-Płaszów. Zobaczymy to sobie za chwilkę z nieco innej perspektywy, z góry. Ja wchodzę po schodach, ale jak widzicie, można się tam też dostać za pomocą windy. No fajnie, fajnie to jest rozwiązane. Nie powiem, że nie. Więcej takich inwestycji w Krakowie, a na pewno Kraków będzie piękniejszy komunikacyjnie. Wchodzicie po tych schodach od ulicy Prokocimskiej, to wchodzicie prawie od razu na przystanek tramwajowy. Poza elektroniczną tablicą informacyjną jest też tutaj biletomat krakowskiej karty miejskiej. Jak widzicie, jadą tędy obecnie 4 linie tramwajowe, ale po otwarciu tunelu w Łagiewnikach może to ulec zmianie.
przystanku tramwajowym znajdują się dwa zejścia na perony kolejowe, oczywiście razem z windami dla ułatwienia komunikacji osobom z ograniczeniami ruchowymi. Jedno z tych zejść jest obecnie czynne, drugie nie, bo na dole trwa wciąż modernizacja peronów. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół. Puszczę Wam zaraz około dwuminutowy ciąg wideo bez przerywania, a wyliczcie, ile pojazdów szynowych przejechało. Później co nieco o tym opowiem. Dodajmy jeszcze taką istotną rzecz, że to co Wam teraz nagrywam, to dzisiejszy dzień jest niedziela. A zobaczcie jaki to jest ruch. No normalnie, słuchajcie, dopiero co skręciłem przed chwilą tramwaj jadący, a już następny tutaj zasuwa. Zaraz nie będzie mnie słychać, dlatego zobaczmy jak on tam leci. Także jak widzicie, no to jest czyste szaleństwo tutaj co się dzieje. Przed chwilą Wam pokazałem niecałe 2 minuty i ile tam było? 3 pociągi, nie przepraszam, 3 tramwaje i 2 pociągi były pokazane w trakcie jak już ruszały. Także no dzieje się tutaj nawet w taki spokojny dzień jak niedziela, jakiś dzień świąteczny, cały czas tutaj jest naprawdę duży ruch. A ja idę w kierunku właśnie Małego Płaszowa, w kierunku przewozu. I tutaj, jak widzicie, cały czas jest poprowadzona ścieżka. Poza tym, że idą tory tramwajowe, to jest poprowadzona ścieżka dla pieszych, dla rowerzystów. Jak się obrócimy, to tutaj będzie może widać w tle no, zalew Bagry, który jest bardzo popularny wśród Krakowian. Pewnie nie tylko latem, zimą trochę mniej, ale na pewno też wiele osób tam chodzi. Zresztą zobaczmy, dobra, nic nie idzie. Jeżeli chodzi o rowerzystów, tam w tle za tym budynkiem może widzicie wodę i właśnie tak to wygląda. Tam widzę, że tam jest też jakiś taki ciekawy obiekt, jakaś kładka dla pieszych, a powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, zaskoczyłem się. Jak chcecie, żebym tam poszedł i zobaczył co to jest, to śmiało napiszcie o tym w komentarzu. I dajcie lajka, żeby to się poniosło, ten film, żeby się poniósł trochę. A w tle oczywiście widzimy wieżowce, tutaj blokowce, blokowiska w kierunku właśnie pewnie Prokocimia, Bieżanowa. Tak to wygląda z tej perspektywy. Nie wiem, to bardziej chyba tutaj Prokocim już widać. Może się mylę, ale mam nadzieję, że nie. A tu już uciekam, bo rowerzysta mi jedzie. Tutaj od kierunku Bagrów możemy również dostać się w górę pewnie schodami i windą. Jak widzicie, fajnie jest to skomunikowane. Jeżeli ktoś by tutaj chciał sobie przejechać w jakiejś innej części Krakowa, wysiąść na przystanku, no to mógłby właśnie tędy. Zresztą tutaj nawet ktoś wychodzi. A my tymczasem widzimy już kolejny tramwaj jadący, wspinający się na estakady. No i dodajmy, że to jedenastka, czyli jedyna
linia tramwajowa w Krakowie, która jeździ tylko i wyłącznie po tej stronie Wisły, po Podgórzu. Kiedyś chyba też coś o tym wspominałem w jednym odcinku. My tymczasem zajrzyjmy sobie z tej strony, popatrzmy. Właśnie tutaj na pewno będzie lepiej widać bagry. I w tle mała Chorwacja, jak to mawiają. Nawet widzę, że jakiś tam kamper stoi. Proszę bardzo. Czyli jednak lato nadchodzi. A ja nie byłbym sobą. A, najpierw tramwaj, łapiemy. A ja nie byłbym sobą, żeby sprawdzić, czy to działa, czy nie działa. Działa, proszę bardzo, jak pięknie. Oczywiście tutaj kładka będzie po drugiej stronie zakręcać dość solidnie. Spójrzmy pana rowerzysta. I właśnie będzie tak zawijasami schodzić w dół w kierunku Małego Płaszowa i tutaj tuż obok bagrów. Może nawet dzisiaj na bagrach zakończę ten dzisiejszy odcinek. W sumie taka ładna pogoda, mimo że jeszcze nie jest tak zielono, no bo za chwileczkę dopiero zaczyna się wiosna, ale zaczyna się robić fajnie, miło, sympatycznie. A ja wam pokazuję, jak to wygląda, ponieważ dzisiejszy odcinek taki naprawdę mocno komunikacyjny, tak jak lubicie. A ja schodzę sobie pomalutku w dół i będziemy na dzisiaj kończyć. Zanim jednak będziemy kończyć, to powiedzmy co nieco na temat drugiej strony torów. Obecnie jest to jedna z najbardziej rozwijających się części Krakowa. Zresztą widać to bardzo dobrze na różnych moich ujęciach. Oczywiście są tutaj jeszcze ciekawe miejsca pokolejowe. Zresztą coś wam pokażę po oficjalnym zakończeniu odcinka. Zwróćmy uwagę też tramwajowo, że przeciwnie do drugiej strony estakady, tutaj mamy już przystanki przy samej estakadzie. Na pewno wynika to z tego, o czym właśnie powiedziałem. Dodajmy, że przedstawiona na początku linia numer 11 skręca w prawo w kierunku Małego Płaszowa, a pozostałe trzy linie tramwajowe w lewo, czyli w kierunku centrum Krakowa. W przyszłości na tym skrzyżowaniu tramwaj pewnie pojedzie również na wprost w kierunku ulicy Nowochódzkiej i dalej odbije w prawo, by dostać się na kierunek Nowej Huty, łącząc się z istniejącą siecią tramwajową na rondzie dywizjonu 308. Powiedziałem, co wiedziałem i już mogę spać spokojniej. Oczywiście ta kładka nie służy do przejazdów drogowych, ale pewnie w ostateczności jakieś służby, na przykład typu straż pożarna czy karetka mogłyby tędy przejechać. Nie zdarza się to, ale jest to tak zaprojektowane, że jednak tam jest zabetonowane, to nie jest zrobiony jakiś tam żwirek, kamieniście. Słuchajcie, tak jak wam obiecałem, za chwilę przejdziemy sobie tuż nad wodę i tam chyba jednak nie będę się żegnał, tutaj się pożegnam, no bo tematycznie fajnie to wygląda, żeby właśnie estakada była w tle. Zresztą nie jest pod słońce, więc super. Ja chciałbym was jeszcze raz bardzo gorąco zachęcić oczywiście do komentowania, do lajkowania tego materiału, zostawiania subskrypcji, klikania w dzwoneczek, jeżeli tam ten film wam się tak by jakoś fajnie spodobał, stwierdzilibyście, że może kogoś też to zainteresuje, to śmiało udostępniajcie to dalej. Ale. Zanim to jeszcze zakończę, chcę wam pokazać dwa miejsca. To już będzie tak dosłownie na samą końcówkę. Ponieważ schodząc w dół zobaczyłem takie miejsce, które przypomina mi, że być może to była rampa wyładunkowa dla pociągów. To wam za chwilę wskażę to miejsce. To może ktoś podpowie, czy tak rzeczywiście było. Ale wiem, że w okolicy tutaj, dlaczego o tym mówię, bo tutaj w okolicy są jeszcze zachowane tory w miejscach, gdzie znajdują się firmy, w dawnych jakichś miejscach, które były fabrykami, magazynami, więc na pewno wam to pokażę. Mam nadzieję, że mnie nikt nie pogoni, jak będę chciał wam tam wejść na ten teren tych przedsiębiorstw i pokazać właśnie, jak to wygląda oczywiście z zewnątrz, bo te miejsca są ultra ciekawe. Dlaczego? Bo tutaj tuż obok właśnie, tak jak wam pokazywałem, jest stacja Kraków Płaszów, od której odchodziło no naprawdę kiedyś mnóstwo torów kolejowych i mam nadzieję, że tak jest rzeczywiście, że tutaj to, co wam teraz pokażę, to tędy szedł tor, ale to zaraz pewnie zweryfikujecie w komentarzach. Tymczasem ja już idę w kierunku wody, nie przedłużam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!
No i właśnie już jesteśmy prawie na miejscu. I to jest moje takie postscriptum pytanie, czy to co widzicie, to jest dawna rampa kolejowa. Ja obstawiam, że tak, ale to odpowiedzcie mi w komentarzach.